A to jest Polaris RZR, w sumie od którego się zaczęło wszystko. Za pewnie jakieś 10 lat tych samochodów w ogóle nie będzie. Tak, ja to już nachowałem, na boku leżałem wielokrotnie. Pcham do przodu. Pcham do przodu? Pcham do przodu. Fa? Pcham? Pcham do przodu. Pcham do przodu. Yeah. Yeah. Dzisiaj chciałam wam przedstawić człowieka, który zamienił swoją pasję na swój zawód. I to z pełnym sukcesem. Dzień dobry, tak mi się wydaje, tak mówią, że z pełnym sukcesem. Gdzieś tu już na pewno ktoś mnie widział, a ktoś może i nie widział, więc mam na imię Krzysiek i buduję w zasadzie kamperwany do podróży dalekich po całym świecie. 4x4 terenowo. Sami też dużo jeździmy, kiedyś więcej, obecnie mniej, ale wrócimy do tego. No i generalnie zwariowałem sobie na punkcie budowania, tak naprawdę. Więcej buduję niż jeżdżę i mi to w ogóle nie przeszkadza. No ja muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, to są dwie hale, czyli to jest jedna hala i tam jeszcze jest taka druga hala, w której budują się samochody. I jakiego typu są to samochody? Głównie Mercedesy, Sprintery, bo jakby tutaj taki profil jest nasz bardzo busowy, że tak powiem, i za nami też jest Sprinter. Mamy tu dwa Sprintery z napędem 6x6, jeden jest tu, jeden na tamtej hali. Mamy tutaj 4x4, mamy ten Sprintera Achleitnera Mantry, bardzo też taki unikatowy. W ogóle wszystkie te samochody tutaj są bardzo unikatami, bo żadnego już nie da kupić normalnie w salonie. Rzeźbię teraz Subaru, którym chcę jechać do Afryki. Subaru Forestera, uwaga, nietypowe. Uwielbiam Deliki, sam byłem Deliką w Afryce i jakby tęsknię za nią. Lubię małe samochody, robimy zabudowę teraz do Patrola, więc jakby tak, o, przyczepę budujemy też taką aluminiową, wyprawową. Więc generalnie to nawet nie jest profil taki typowo, że same camperbusy, camperwany. To jest profil firmowy faktycznie, ale jakby ten wachlarz zainteresowań motoryzacyjno-podróżniczych jest tak duży, że ja mam taki plan, że chciałbym poznać każdą formę podróżowania. Więc motocyklami już podróżowałem, małym samochodem podróżowałem, Volkswagen Caddy też już nim podróżowałem, większym takim podróżowałem, jeszcze chcę największym i największym. I w zasadzie wtedy też zobaczę, co ja naprawdę chcę. Nic dodać, nic ująć, się w takim razie tylko krótka prezentacja z muzyczką i po prostu no, zapraszam, bo widać, że Aisha, oczywiście nie robisz tylko sam, jest tutaj paru pracowników, którzy właśnie już teraz wygoniliśmy ich, żeby można było ponagrywać i no, widać, że wiedzą, co robią. Projekt typu w sumie od którego się zaczęło wszystko, w sensie od tych samochodów, od starych Sprinterów i nawet od podobnego układu meblowego, bo ten pan American, który pojechał do Ameryki Południowej, był w bardzo podobnej konfiguracji, z tym, że miał tu trochę dłuższą kuchnię, dlatego, że tam 4 osoby tylko jeździły, a tutaj w zasadzie teraz będą jeździć też 4, ale w przyszłości pewnie około 5, więc mamy taką możliwość, wiesz, zmian lekkich tutaj, że tak powiem. Aranżacji wnętrza, pomimo że jest skończone prawie, to można go od nowa zaaranżować. Tu jeszcze nowe szafeczki przyjdą, materace. A widzę tu, o, kabelek wystaje, więc tu jakiś ledzik, jakieś takie, jak to się mówi, finishing touches przed chłopakami. Lodówka polskiego producenta, bardzo dobrego zresztą. No właśnie się miałam pytać, bo w ogóle ona wygląda jak normalna lodówka, ale tak. Rozumiem, że to jest... To jest Abem Camper Service Marcina Apanowicza, który, kurde, w sumie też od tej lodówki się w ogóle zaczęło. Od tych lodówek, znaczy się.
Gość przerabia po prostu te lodówki z zamrażarek, tak mi się z tego co pamiętam wydaje. Ale świetne są, bo niesamowicie mało prądu pobierają. Cenowo są też bardzo fajne. Nie pamiętam jaka jest cena teraz, ale jest to jakieś tam powyżej chyba 2,5 tysiąca złotych. Więc nie chcę nikogo wprowadzić w błąd, bo to było rok temu kupione, wiadomo, inflacja, różne rzeczy. Ale co jest najważniejsze, ta lodówka non stop może zapierniczać cały rok tutaj. Bez przerwy i jej takie pobór prądu, generalnie jak testowaliśmy to jakieś 2-2,5 amperogodziny, więc poboru, także to jest w ogóle znikome. Przez to, że to była zamrażarka, jest super wyizolowana po prostu, nie? Więc tu są zmienione te wszystkie kompresory, gazy i tak dalej, żeby to było pod 12 V, a nie chodzi to na inwerterze. Bo te co chodzą na inwerterach, jakichś chińskich przekaźnikach, to strasznie dużo prądu biorą. No i świetne, świetna lodóweczka generalnie. I więc taki powrót do przeszłości trochę ten projekt po prostu, bo dawno nie robiliśmy takiego klasyczka. Ale tutaj też fajna, znaczy no tu była akurat smutna historia, bo tutaj ktoś coś robił blacharkę, tą blacharkę zepsuł, później my musieliśmy poprawić, zresztą renomowany w Polsce warsztat. Nie chcieli oddać żadnych pieniążków za to, że to zrobili tak jak zrobili. Bardzo smutna historia i przez to ten samochód zamiast rok temu już jeździć, to dopiero teraz jest chylony ku końcowi. No ale będzie jeździł. Krzysiek jest takim fajnym właścicielem firmy, który używa wszystkiego, co robi. Tak więc on podróżuje, bardzo dużo podróżuje i lubi podróżować różnymi środkami transportu, testować te swoje samochody. Tak więc po prostu jak tutaj przyjeżdżacie, jak ktoś by przyjechał i na przykład nie wie dokładnie, co mu jest potrzebne, to on powie wam wszystko, bo on wie jak, który samochód, który pojazd, jak się sprawuje po prostu w terenie, nie? Komu będzie potrzebny większy, komu mniejszy, kto chce być bardziej mobilny, kto chce mieć więcej wygody w środku. Tak więc naprawdę, no, muszę go jeszcze popytać właśnie o podróżowanie. A co ty tutaj masz takiego? A to jest Polaris RZR 900, troszkę tam pogrzebany na 94 konie. Reszta wszystko fabryczne, no po prostu lubię to. Lubię to, zamiast kupować terenówkę za ciężkie pieniądze, tutaj za ułamek ceny kupujemy taką właśnie rzecz i wybawimy się w terenie jeszcze bardziej niż w terenówce, bo to ma 450 kW, 94 konie, automatyczna skrzynia biegów, reduktor blokady, to jedzie wszędzie po wszystkim. To jest jakby terenowo, jeszcze nigdy w życiu nie jeździłem czymś, co jest bardziej terenowe niż to. Kółeczka ma tylko małe, ale powiedzmy, że to nie jest sprzęt do brodzenia w błocie, tylko właśnie tutaj do jazdy po takich naszych, takiej aurze jak my mamy w koło, czyli górki, pagórki, szutrówki i tak dalej, więc też jest tutaj do niego, tylko się złamała przy dachowaniu ostatnim. To jest taki stelaż, skrzynia, tam jest namiot, grill taki mały, przenośny, piły, siekierki i też tak po prostu gdzieś tam jest taki przystosowany do tego, że można gdzieś tam w nocy na przykład rozbić namiot i sobie zostać na noc w jakichś ciekawych miejscach. W zimie bardzo dużo jeździmy, bo zima to jest przepiękna i jest to strasznie niesamowity challenge, żeby po prostu gdziekolwiek tutaj w zimie jeździć takim sprzętem. Do niego będzie hak niedługo i przyczepka. Przyczepka samochodowo, przyczepkę będziemy mieli taką uniwersalną, czyli będzie do Subaru, do busa, do wszystkiego i do niego też. Na zimę mam... Na zimę faktycznie tutaj mamy jego gąsienicę i przyczepka będzie miała płosy. Na stacji stanąłem po jakąś kolkę czy po coś jeszcze mniej. A tu muszę sobie dobić powietrza, bo miałem, już wiem czemu, krzywą kierownicę i mi się źle jeździło. I to dachowałeś tym? Tak, ja to już dachowałem, na boku leżałem wielokrotnie. To jest takie, wiesz, śmieszne, bo to się przewraca. Tak? No to jest wywrotne. To jest bardzo wywrotne. Tak? Tak. Jak gdzieś cię podbije w ogóle na tym, na kamieniu. Bo to jest strasznie lekkie, nie? No, no. Wiesz co, pełną rolkę zaliczyłem za 3 razy, taką pełną rolkę, a na boku to leżałem w zimie, szczególnie jak tutaj mam taką szutrówkę fajną, wiesz, i naprawdę tam się można mocno rozbujać na tej szutrówce. No i tak mnie wyniosło z zakrętu, wpadłem do rowu, tylko już byłem już prawie, że stałem, wiesz, w tym momencie, ale to było tak, że wślizgnąłem się do rowu i tak było tak
Wrt. No to jest jeszcze delikatne niż dachowanie. No. No przy dachowaniu to tu można ręce poucinać. Więc zasada jest taka, że się nie puszczę. Czym najbardziej lubisz jeździć? Wszystkim. Wszystkim, wszystkim, co ma cztery koła albo i dwa i co ma silnik. Taka jest prawda. Ja mam... Typical petrolhead. Dokładnie, tak, 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 dokładnie. Dokładnie taki petrolhead. Szczerze, moim ulubionym w ogóle samochodem do podróży jest faktycznie Sprinter 4x4, taki jak tutaj, czyli ten L2H2, ta rozmiar jego. Ale z racji tego, że ten czas naszych podróży jest bardzo ograniczony, to tak jak gdzieś tam wspominałem, doświadczam różnych innych pojazdów, bo po prostu chcę. Więc tak jak gdzieś tam wspominałem, tu jest ten Forester, który przechodzi nielogiczną w ogóle ilość prac, nielogiczną ilość nakładów finansowych, czasu. Choć z drugiej strony myślę, że to jest logiczne, bo za niedługo, za pewnie jakieś 10 lat, tych samochodów w ogóle nie będzie. W ogóle ich nie będzie, bo one zgniją, ludzie to zamordują i wtedy powiedzmy, że to będzie jeden z niewielu jeżdżących Foresterów na świecie, pewnie, czy w Europie, gdziekolwiek. I to będzie cieszyć mnie jako twórcę, że gdzieś dałem temu życie nowe i zabezpieczyłem to, bo to jest, kurde, absurdalnie wszystko zabezpieczone od tej rdzy. Żeby po prostu jakby jeździło i cieszyło tych ludzi. No nie wiem, czy za 20 lat będą mieli ludzie jeszcze benzynę i ropę czy coś tam, ale myślę, że tam cała elektryfikacja to jest na razie taki jest zapychacz na razie i może będziemy jeździć na wodorze i wtedy te silniki będziemy na wodór przerabiać, to wtedy to będzie jakby to jeździło na wodorze, to panie złoty. Także wszystko, wszystkiego po trochu lubię po prostu. Lubię jechać Deliką, lubię jechać busem, lubię jechać Renomasterem. W zimie na przykład bardzo lubię Renomastery. Uwielbiam nim jeździć w zimie, mają fajny napęd, fajnie to wszystko się sprawuje, fajnie się w tym żyje. Tu będzie przyczepa do tego, tu będzie namiot dachowy na Foresterze, ale będzie jeszcze przyczepa z namiotem dachowym, bo my jeździmy we czwórkę bardzo często. No i tutaj też jest taki plan, że we czwórkę pojedziemy. Foresterem we czwórkę z przyczepą. No i zobaczymy, jak to będzie. No, to będzie daily car. To auto nie będzie do sprzedania, jako jedno z niewielu nie będzie do sprzedania. Słyszałam, że z poprzednimi też tak mówiłeś. Zawsze tak mówiłem. Zawsze jest tak, że jak ktoś zaoferuje dobrą cenę, to oczywiście rozważam. Czasami te ceny były naprawdę bardzo dobre, ale też jakby gdybym ja chciał wszystko kolekcjonować, to by mi tu nie starczyło miejsca. To bym miał z tyłu tam całą polanę samochodów, więc jakby... limituje w pewnym sensie rzeczy, które posiadam, takie właśnie zabawki. Jedni się tym cieszą i nie mam nic do tego, bo ja też kiedyś tak się cieszyłem, bo miałem naraz 3 motocykle, nie wiem, 2 quady, coś tam, 3-4 różne samochody. Naprawdę tak było, że tam po prostu miałem tego sprzętu tyle, że koniec świata. Ale nie miałem czasu na nim jeździć. Za wszystko trzeba było płacić, za wszystkie te opłaty. I w momencie, kiedy jakaś zmiana w życiu następowała, to nagle się okazywało, że musiałem wszystko do rodziców do garażu przenieść, do kolegi, gdzieś tu, gdzieś tam i rodził się problem. Więc to zaczęło być takie trochę męczące, więc ograniczam się do jednej, że tak powiem, zabawki, czyli do Polarisa, do jednego samochodu jakiegoś tam, który będzie jeździł jako daily car, czyli na przykład teraz mamy Forestera, no i faktycznie jednego kampera, który akurat wyjechał na wkładanie silnika. I to jest wszystko, nie chcę więcej na razie. Także taki wariat jestem trochę. A gdzie jeździsz najchętniej? Najchętniej jeżdżę do Afryki, mówiąc szczerze, ale do tej arabskiej Afryki. Do czarnej jeszcze nie dojechaliśmy. Na pewno spróbujemy, bo Foresterem się wybieramy na rajd Budapeszt-Bamako, czyli będziemy do Sierra Leone jechać nim. Natomiast uwielbiam arabską Afrykę, uwielbiam w ogóle Saharę, uwielbiam piasek, uwielbiam nicość. I uwielbiam po tym piasku jeździć. To już jest jakby trochę, powiem szczerze, od pierwszego razu trochę jak narkotyk. Ja po prostu mógłbym siedzieć na tej pustyni, przez tydzień jeździć dzień w dzień od rana do wieczora, tylko dowoźcie mi paliwo i jedzenie, nie schodzić, nie wychodzić ze sprzętu. Naprawdę, nie kłamię, tak jest. I jak wracam się z takiej wyprawy, tak jak w tamtym roku byliśmy, czy rok temu, to jeszcze mi mało, jeszcze tutaj jedziemy w teren, więc... faktycznie uwielbiam po prostu jeździć, ale też lubię tam, powiedzmy, też zwiedzać przy okazji. Tylko to zwiedzanie w przyspieszonej wersji, a jeżdżenie w takiej wersji, że jak najwięcej. Więc uważam, że chyba najfajniej do tej pory, w ogóle najbardziej mi się podobało Maroko, bo tam po prostu było tak cywilizowanie, otwarcie,
ludzie uśmiechnięci, wszędzie nas gdzieś tam zapraszali. Tam czasami dzieci nas kamieniami rzucały, nie dałyśmy im jakichś cukierków, no ale taki mają folklor po prostu. Oni nie chcą źle. Natomiast tam jest też fajne pustynie, Ercigaga i tak dalej. Podejrzewam, że w Algierii się zakocham, bo już jakby audiowizualnie no, oglądałem się kupę jakichś materiałów i tam te nicości są jeszcze większe, więc podejrzewam, że tam się zakocham w przyszłym roku i to będzie moja ulubiona destynacja, ale na dzień dzisiejszy tak bym chciał właśnie pojechać tym, poszaleć, pobawić się, to bym pewnie siedział tydzień w Ercigadze, później bym tydzień siedział w górach Atlas, no i może 3 dni na plaży, tak o, żeby odpocząć po tym wszystkim, nie? Tak by to wyglądało. Wszystko? Nie ma za co. Do następnego. Będziemy jechać Indii, to... Zapraszam, chętnie posłucham o Indiach. Bardzo chętnie. Dziękujemy bardzo, miło było poznać. O czym gadać? No, bo ja różne słyszałem opinie o tych Indii. Słuchaj, zależy, wasza opinia będzie dla mnie budująca. Zależy, co kto lubi. Ale no. Ja lubię po prostu... Nie ma problemu dla mnie, że jest jak jest. Po prostu deal with it. Okay. To spore to na dużą skalę. Tam chyba tam jest. Your destination is on the right. O tutaj. No. No wiesz, jak mają różne samochody. O jeny, psy ma dwa. No dobra. Idź pokaj. No idę. Zdominowane, nie? Uwierz, co jest jeszcze rano pośrednia, nie? A, to. Zostanie z rama pośrednia na ramię, przedłużona oryginalna rama i tu jeszcze ładowana wyciągarka z tyłu. O, ma dwie. Tak. No przy tej wadze wiesz. No, just in case. Just in case, bo delikę to ja byłem w stanie, wiesz, na zbloczu o drzewo zapiąć i nawrócić ją wyciągarką. Jakie to jest małe, jakie to jest lekkie. A tutaj 7 ton nie obrócisz wyciągarką, nie? Nie. Więc... Choćbyś się zesrał. To się też podnosi, nie? Widzę właśnie. Siłowniczki. Ale elektrycznie, nie? Nie, jest już manualne. Ja jestem pan manual. A,